Polecenie brzmi oblicz. Rozpocznijmy od pozbycia się minusa z wykładnika. Jeżeli w wykładniku pojawia się minus, powoduje on odwrócenie naszej podstawy, czyli w naszym wypadku nasz ułamek ulegnie odwróceniu, czyli mianownik znajdzie się na miejscu licznika, a licznik na miejscu mianownika. W ten sposób z wykładnika pozbyliśmy się minusa, zostaje nam tylko potęga czwarta. Następnie podnosząc ułamek do jakiejś potęgi, osobno podnosimy licznik do tej potęgi, a następnie mianownik do tej samej potęgi. W naszym przypadku dostaniemy pierwiastek z 2 do potęgi czwartej przez 3 do potęgi czwartej. Spróbujmy w inny sposób zapisać pierwiastek z 2. Wykorzystamy tutaj taką własność, iż pierwiastek n-tego stopnia z liczby a możemy zapisać jako a do potęgi 1 n-ta. Ponieważ pierwiastek z 2 to jest inaczej pierwiastek drugiego stopnia z jakiejś liczby, w naszym przypadku z 2 damy sobie liczbę a, więc pierwiastek z a możemy zapisać jako a do potęgi 1 druga. Stąd dostaniemy. Zamiast a mamy 2, zamiast pierwiastka drugiego stopnia zapiszemy potęgę 1 drugą i jeszcze pierwiastek z 2 miał być podniesiony do potęgi czwartej, więc całość również podniesiemy do potęgi czwartej. W mianowniku mamy 3 do potęgi czwartej, czyli 3 razy 3 razy 3 razy 3 daje nam 81. Podnosząc 2 do potęgi 1 drugiej, a następnie jeszcze do potęgi czwartej, będziemy wykładniki ze sobą mnożyć, więc dostaniemy 2 do potęgi 1 druga razy 4, 81 przepiszemy, co nam daje 2 do potęgi drugiej. Oczywiście 2 do potęgi drugiej daje nam 4, a w mianowniku zostaje 81.